Polsce jestem 4 lata prawie i mówię dobrze po polsku i jestem bardzo szczęśliwa, że mogę występować z wami i być... Przepraszam, mój polski nie jest tak perfekcyjny, ale... Teraz Marzan Kenesbek z Kazachstanu. Marzan, czy ja w ogóle dobrze wymieniam twoje imię? Marzan? Bardzo dobrze. O, witam. Nazywam się Marzan Kenesbek. Pochodzę z Kazachstanu. Obecnie pracuję w międzynarodowej firmie jako księgowa. Moja pasja jest tenis. Taniec i uszu. Chińskie sztuka wagi. Dziękuję. Brawo, proszę Państwa. Zapraszamy już na trzy. Rose, Wasiuk, Konko. Brawo, proszę Państwa. Nie zapominamy o tym. Dobry wieczór, proszę Państwa. Mam na imię Rose, Wasiuk. Pochodzę z Kongo i z Polski. Aktualnie w Polsce studiuję. Jestem na drugim roku stosunki międzynarodowe. Brawo! Zamierzam właśnie moją karierę w dyplomacji. No, wiecie, mogę. Bardzo dobrze. Początki są bardzo dobre. Super. Tak jest. Numerem czwartym nasza panna Nowakowska, Deuhala Nekondio, Nowakowska, Namibia. My name is Doara Mikonjo, I'm from Namibia, I'm an interior designer. I live in Gdańsk, ATS, here would be Polska, here would be Aktura, I like a ketchup in Poland. Brawo, proszę Państwa, super. Adelina Czuprina, Ukraina, to teraz numer 5, witamy. Jeszcze przed chwilą wiedziałam, o czym będę gadać, a teraz już nie wiem. Powiem tylko, że studiuję prawo i o dziwo chcę zostać prawnikiem. Bardzo się cieszę, że mam taką możliwość być tu teraz. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Numer 6. Gracia Delgado, Wenezuela. I like Poland because it's a country with many opportunities. I want to study architecture here, and now I'm teaching Spanish. I powiedziała, że Polska to daje wiele możliwości, nie zapominaj na tym. A teraz już nasza uczestniczka z numerem 7, Cameron i Luis i Red Glory. Kola bajkuje. To nie było łatwe. Iweta. Państwo, nazywam się Kola bajkuje Luis Iwet Glory. Jestem z Kamilu. Z zawodu jestem lektorką francuskiego. Uczyłam prawo i moja pasja jest taniec. Bardzo, bardzo lubię tańczyć, śpiewać i gotować kierowi. Z deszczową. Bardzo mi się podoba Polska. Jestem bardzo cieszliwa. Dziękuję. No właśnie, przygotować pierogi rozumiem, ale z teściową i kochać to, o, to jest coś nowego. Jak wiele możemy się nauczyć. Szanowni Państwo, teraz Wietnam, czyli Klaudia Chan Go No Gok. Witam Klaudię. Klaudia mi pozdrawiła. Dobry wieczór Państwa. Nazywam się Klaudia Chan Go No Gok. Swoją oryginalną urodę zawdzięczam dzięki mojemu tacie Wietnamczykowi. Skończyłam studia turystyczne ze względu na rodziców, a teraz spełniam swoje marzenia i jestem tutaj przed Państwem. A teraz numer 9, Zamia Issa, Sudan. Brawo, proszę Państwa. Dzień dobry, my name is Zamia and I'm from Sudan. I've been here for 1 year. And I work as a customer service, and in my spare time I play football. And Poland's been great to me. I like the people, and especially also the food. And I think the country is full of opportunities. Dziękuję bardzo za te słowa. Dobrze, że mamy Lewandowskiego, prawda? Jeżeli chodzi o
Okej, to była Samia, a teraz Polska, Klaudia Tołoczko. Bardzo prosimy. Dziękuję bardzo, kochani, serdecznie. I bardzo cieszę się, że tak wielu was wspiera dziewczyny z różnych narodowości. Ja jestem tutaj, ponieważ nie trzeba było mi długo namawiać. Startowałam w tym konkursie, ponieważ chciałam poznać dziewczyny z innych narodowości. I nie żałuję, naprawdę, dziewczyny są fantastyczne, są przepiękne, każda jest na swój sposób wyjątkowa. Powiem też kilka słów o sobie. Zajmuję się fotomodelingiem, a moim największym hobby w życiu jest rozwój osobisty, duchowy przede wszystkim. I chciałam wam tylko powiedzieć tyle. Wszyscy dążymy do tego samego i jesteśmy jednością. Najważniejsza jest w życiu miłość. I po prostu żyjmy tą miłością i napełniajmy serca innych tym, co najlepsze. Brawo, proszę państwa. A przed nami numer 11, Klaudia Kopczyk. Też Polska. Nazywam się Klaudia Kopczyk, mam 18 lat i jestem chyba najmłodszą uczestniczką tutaj, ale dziewczyny świetnie się mną zajmują. To tym bardziej, proszę państwa, brawa dla Klaudii. Interesuję się projektowaniem biuru i chciałabym mieć swój sklep internetowy. Aktualnie zrealizowałam 3 projekty sukienek i chyba nie są takie złe, ponieważ niektórzy nie wstydzą się w nich chodzić. I to nie są członkowie rodziny. Dziękuję. Klaudia Kopczyk, Polska, 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 a Magda Alif reprezentuje Irak. A prywatnie jestem szczęśliwą mamą dwóch jamników. To nas zaskoczyłaś teraz. Przed nami, proszę państwa, numer 13, Beauty Matiza, Zimbabwe. Dzień dobry, my name is Katrina Matiza. I'm from Zimbabwe. I live at Fistula University. I study finance and accounting because I love calculating to reading. I am so passionate about empowering the girl child. Thank you. Thank you very much. Numer 14, Tatiana Sychawa, Białoruś. Hello everyone. Здравствуйте, дамы и господа. Witam państwa bardzo serdecznie. Mam na imię Tatiana, mam 19 lat, pochodzę z Białorusi. Na co dzień studiuję w szkole głównej handlowej, nowej i prestiżowej kierunek globalny biznes, finanse i zarządzanie. Moim głównym zainteresowaniem jest aerobika sportowa oraz gotowanie. To chyba jest moja najważniejsza pasja. Dziękuję. Dziękujemy bardzo. I numer 15, czyli ostatnia z naszych finalistek, Miss Exotica. Proszę państwa, to Rumbijay Parigi, Zimbabwe. W tych tematach sił nie ma się na te brawa, to może tak jeszcze raz powiedzieć. O, dziękuję. Super, o, zaraz bliżej. Dzień dobry. Good evening everybody, my name is Rumbijay Parigi. I'm from Zimbabwe, I'm 21 years old, currently studying international business at University of Ecology and Management. And I wish to pursue with my MBA in Poland. That's the one reason I also like to study in Poland, because it's just specified and it's got a lot of international people. Thank you. Bardzo dziękujemy. Państwo słyszeli, kandydatki przemówiły. Są urocze, przyznacie, i bardzo samodzielne, a niektóre nawet odkrywcze w tym, co mówią, prawda? Ja się dużo dowiedziałam dobrego o nas jako no właśnie, na rondzie. Tak, a ja się dowiedziałem, że dziewczyny dzisiaj w dzisiejszych czasach wolno się chwalić tym, że lubi gotować. To wspaniałe jest, naprawdę. Myślałem, że te czasy są już zamierzchłe. Ja tylko przypominam, że nasze jury teraz już powinno to 6 mieć wytypowaną. Mam nadzieję, że już